Hej, witam Was oczywiście w kolejnym odcinku. Możemy powiedzieć, że jesteśmy nawet chyba dalej niż na półmetku tego drugiego epizodu, z tego względu, że pozostała nam już tylko jedna dusza strażnika tak naprawdę i dwóch poległych dla Hadesa. Że zaraz wybierzemy się po tego przedostatniego Achillesa. No i pozostanie nam ten ostatni w tym tartarze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przecież właśnie do niego tam się wybierzemy na koniec. No i co? Będzie trzeba jeszcze się rozejrzeć delikatnie za tą duszą strażnika. Chyba, że gdzieś ją tutaj znajdę, to tak też może być. Ale najpierw zajmijmy się wejściem. Druga jest we wschodniej części żałobnych pól w komnacie Mani, ale to tutaj chyba zebraliśmy, bo byliśmy właśnie. No nie wiem, zobaczymy, może dostaniemy podpowiedź? Jakąkolwiek? No uroczo tutaj, uroczo. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, kto to wymyślił, może taki Hades ma upodobania. Kto go tam wie, nie? A jest dusza. Bardzo ładnie krzyczą. Podoba mi się. I się zastanawiam, czy ktoś się wspina po te minerały, które są tam wysoko ustawione. A czy to też? Okej. Okay. Pewnie żelazo jest. No jakoś mnie tak nie interesuje ze specjalnie. Tu się jakiemuś biedakowi nie udało. Rozglądałam się też za grami. Co prawda mam jeszcze Spellforce'a. Mam do dokończenia Layers of Fear, ale mnie ta gra męczy, więc mieliśmy małą przerwę. Ale zaraz będę ją dokończać. Natomiast straszna jest posucha w czerwcu, tego co widziałam. Przynajmniej z takich jakichś bardziej interesujących mnie tytułów. Dusza jest za tym misiem. Skradamy się w takim razie. Nie skradamy się? Dobra, nie skradamy się. Zauważ. Achilles! The underworld is in chaos. Serve Hades and go to the gates. If you want me to be a servant, prove it! Jak zwykle ta sama gadka, jak chcesz być strażnikiem, to to udowodnię. Kładź się, nie wstawaj. On taki skoczny jest. There's no honor in this. Stop! Ty dziadu mały, patrz se. A też ma jakąś zatrutą tą, co on tutaj ma? Włócznie. A do mnie mówi, że niehonorowo, kurczę. Coś ciemniasz?
Tu mam czekać, aż wstanie, rozumiem. Okej. Okay. Strasznie tutaj ciemno żyje. Niech on sobie tutaj jeszcze pokłóca. Ja się rozejrzę. Chyba mu nie przejdzie, zresztą przetestujemy. Jak pokonamy, to chyba tak pokonamy do końca. O. Zobaczymy, chociaż zobaczymy później na spokojnie, co nam ulepszyło. Tutaj jeszcze jakieś badziewia pozbieramy. Strasznie tu ciemno jest. Achilles, Hades needs you. Go to the gates and guard them with your life. Ten to przynajmniej coś pokazał, nie? Nie podszedł. Jakiś gest chociaż, czy coś. Tam ci nic. No dobra. O proszę, ostatnie tchnienie Aresa. Tu ulepszenie jest teraz dostępne w menu umiejętności. No to sprawdzamy. Czyli to jest ten przyrost, rozumiem, życia. I co? Nie pokaże mi? Chyba mi nie pokaże. No dobra, to wejdziemy sobie w zdolności. To będzie to. Mam ulepszony na maksa. Ares przywraca ci oddech w walce, czyni cię odpornym na ataki wroga, uzupełnia 5% maksymalnej liczby twoich punktów zdrowia, a otrzymane ciosy będą automatycznie parowane. Dodatkowo po aktywacji zostaną usunięte efekty podpalenia i zatrucia. Czas trwania 10 sekund, proszę. Okej, oni nas tutaj na jakąś ostrą bitkę szukują, nie? Podoba mi się to. Czyli tak, spójrzmy sobie, co mamy zrobione. Proszę bardzo, jedno zadanie odnośnie dusz znikło i teraz został nam jeszcze jeden, Herakles, z tego co pamiętam, dokładnie Herakles do pokonania. I nie wiem właśnie, co tu zrobić. Nie chciałabym podpadać, więc jeżeli nam dają taką możliwość, to do tego Elpenora w ogóle na razie nie pójdę. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, może to będą jakieś tam, nie wiem, złudne wybory czy coś. My się zajmiemy tym ostatnim. A, Elpenor niech tam sobie, kurczę, siedzi, bo w teorii on mówił, że możemy już do niego pójść, kiedy znajdziemy wszystkie części. Na pewno ma coś nam do powiedzenia, chociaż ja mu do końca nie wierzę, nie wiem, czego on tam oczekuje od nas. Ale... spotkałam się najpierw, zapiszemy sobie grę na wszelki wypadek, tak to przynajmniej, bo to jest przyszłość, nie wiem, tutaj na pewno się w tym odcinku nie zmieścimy. Ale najpierw pokonamy tego ostatniego, pójdziemy do Hadesa, pogadamy z nim. Zobaczcie, no przecież tutaj kompletnie nic nie widać. Straszne to. Chodzę sobie z niewidocznym tym hełmem. Mogłabym oczywiście zmienić po prostu jego wygląd. Uciekają? Uciekają. Teraz te szczury to będą mi się tylko z jedną grą kojarzyć. Okej. Czyli, skoro mamy lokację odblokowaną, tutaj też nie mamy czego szukać, no chyba, że chcemy sobie porobić warownię. I osłabić siłę Hadesa, ale no ja nie czuję, kurczę, potrzeby. Tu coś jeszcze jest. Wiekuiste pole bitwy. Znaj skarb 1/2 i ja tego po prostu nie zebrałam. To takie duperelki, słuchajcie, to może niekoniecznie będę wam pokazywać. Może na jakimś live'ie. Tak sobie myślę, czy nie zrobić live'a z Anną. To jest, kurczę, taka zajmująca gra dość mocno. Tu nas w ogóle jeszcze nie było. Nie mamy tego odsłoniętego. Ja mam takie podnoszenie skarbów, które nie są jakoś... ciekawe, to możemy sobie odpuścić i teraz, nie wiem, pójdziemy na piechotkę, słuchajcie. Czy przeniesiemy się od razu tutaj? Przeniesiemy się tutaj. Zobaczymy tego ostatniego i najwyżej jak będziemy stąd wychodzić, to...
Podreptamy do góry. No i tutaj będzie jeden jedyny problem, bo ja bym tam się chciała dostać nie zabijając nikogo. Pilnuje ktoś? A ten będzie tych pilnował. Czyje to były? Jakie to były wrota? Wrota silnych. Ej. Czy my nie mamy zaznaczone na mapie w jaki sposób? Nie mamy. No tak, i ta wieża jeszcze nam została. Zobaczymy, czy może cię wspiąć. Trochę będzie rozpacz, jeżeli się okaże, że nie można. Ależ trzeba to jakoś sprytnie zrobić. Ich po prostu okrążyć. Ale możemy tak. To wygląda w ten sposób. Czy ja jestem w stanie po tym wchodzić? Nie jestem, więc podejrzewam, że ta wieża... To, że ta wieża też dla nas nie będzie dostępna. Jak mi się wydaje, niestety. Gdybym sobie to odpaliła. Właśnie. I zobaczyła, jak działa. Taki darmowy pasek. A czy potem się wyspniemy? To też mnie interesuje. I tak, do którego momentu? I tu już koniec bajki, prawda? Właśnie, nie dadzą nam wejść z kubańca. To wygląda ciekawie. Czyżby ktoś tu nie dopilnował? O proszę. Muru nie wybudował do końca. A! No proszę. A, i tędy droga prowadzi do... ale wejście jest tutaj. No nic, podejdźmy sobie jeszcze tu kawałek. Skoro już tak jesteśmy, tak zawędrowaliśmy. No proszę. A tu jest to miejsce, którego nie odkryliśmy. Tam zamek Hadesa. Okej. Okay. Cute, głosy niemal jakby burza była. Jakoś mało obiecująco jednak to wygląda niestety. Chyba tam nie wejdziemy. Ale spróbujemy. No i co? Sprawdźmy, czy tego możemy się chwycić. Nie. No i co, to by było tyle. I tutaj już pewnie... Tak, dziękuję, dobranoc. Nie. No nie wierzę, że nie dadzą nam się wspiąć. Może jednak jest gdzieś jakieś miejsce, by się rączką chwycić. O! A tutaj?
No ale tu już jest za gładko. No nic, kurczę, szkoda. Wątpię, żeby gdzieś było z którejś strony wejście. Jeszcze ją obejść, ale chyba nic z tego. Chociaż ten pasek, ten czerwony. Ale na to też nie wejdziemy. Tak jeszcze kombinowałam, żeby wejść tu, na ten filar, z tego filaru przejść po prostej. I po tym czerwonym pasie może dałoby się wejść na górę, ale chyba jednak nie. Zastanawiam się też, czy jeżeli wpadnę... zamknięty teren, jesteśmy. Chciałabym szczyt zobaczyć. No ale nawet gdybyśmy się wspięli po tym czerwonym pasie, to tam chyba i tak dałoby nam się w żaden sposób wejść. No trochę szkoda. Mogło być, kurczę, tak ładnie. Jakaś fajna znajdźka mogła znajdować się na górze. A tak, tędy nie przejdziemy. Tu jest zablokowane. Teraz trzeba pomyśleć. Dokładnie. Jak tutaj się dostać? Po cichu. Okej. Gdzie jest to całe wejście? Skarby skarbami, ale to chyba było tutaj. No właśnie, pewności nie mam. Zaraz sobie sprawdzimy. Ups. Gdyby tu sprytnie rozegrać, to powinniśmy sobie na spokojnie wejść. Nie powinno być większych problemów, prawdę mówiąc. Zwłaszcza, że oni są jakoś tak rozłożeni jednak tam niżej, na dole. Bliżej samego wejścia, od frontu. Ciekawe. A co oni tu mają? Okej, taki tam. Labirynty. Sika akurat. Jakie szczęście. Drogą. Hades wcale nam nie powiedział o tej zbroi. Nie wiem, czy pamiętacie. Może to go zdenerwuje. Kazał nam czterech postawić na bramach, ale wiedział, że nam się to nie uda. Z tego względu cwaniaczek, że jest ta zasłona Tartaru, ale ktoś nam przyszedł, Elpenor dokładnie z pomocą i powiedział, że jest taki zestaw, który nam na to pozwoli. Ups. Czemu ja nic nie widzę? Cyklop.
Okej, i tutaj jest ten główny. Ta pochodnia sobie tutaj leży. Kolejny. Dobra, to chyba będzie najgorszy zawodnik. I do niego raczej się nie zakradniemy. Za szybko się cwania, jak odwraca. Sobie takie kółeczko w miejscu ładne robi. Musi mnie, żeby tam spojrzeć. Ale to za moment. Heracles, I'm not here to fight you. I need you. I said, fight. Spróbujmy to sobie wykorzystać. Okej, koniec zabawy. Wow, co to? O! Respekt, ja. You fight like an Argonaut. Prawdziwy Aquaman, no nie, tam nie znasz się, kurde. Kopniaczek. Jeszcze oślepia skumanie dodatkowo. No jest fajne. Jeszcze mi się nie padł. No chodź na tego ostatniego, tak ładnie. Heracles, rise up and be a hero for Hades and for all the people in the underworld. Przeklęta maczuga Heraklesa. Zauważcie, że te wszystkie bronie, kurczę, one są zatrute. No to co? Cele w lokacji. Zniszcz pochodnie Hypnosa. Nie. Dobra, to ewentualnie sobie zrobimy później, tylko ja teraz muszę się jakoś stąd wydostać. Tak sobie myślę, może... Mała speed focia. I słabe to ujęcie, ale... Dobra. Takie na pamiątkę. Pyk. Mamy ostatniego. Cały czas mi natomiast trzęsie padem, nie wiem, o co chodzi. Ja ich tutaj mordować nie chcę. Gorzej jak Hades i tak się wkurzy. To tą całą zbroję. A my go nie osłabimy. Ciekawe, czy to będzie miało jakieś swoje konsekwencje. Idziemy pogadać. Czy się stąd jakoś wydostać? Kurczę, nie agrując nikogo.
Tak sobie wkręciło mi, tak będzie. Z tego, co pamiętam, to tam u góry powinno być wyjście, takie fajne, wygodne dla nas, nie? No nie, wróciłam do punktu wyjścia. Cudownie. Nie doskoczę na drugą, patrzcie, mogłam po prostu przejść w ten sposób. No, wydawało mi się, że tymi murami tutaj jednak nie mogę. Przykra sprawa. Tak blisko. No mogłabym. I teraz tak, zadania, zaraz sobie zobaczymy, co tu się będzie działo. Prace strażniczki. Spełniwszy obowiązki związane ze swą pokutą, Kassandra z dumą powróciła do Boga Podziemnego Świata, aby odebrać to, co jej obiecano. Poczekajcie, co tutaj było pokazane? Przecież to jest ten hełm niewidzialności i to jest jego broń. A bank będzie bitka. No nic, zapis sobie zrobimy. Cyk, cyk, szybciutko. Najwyżej sobie wczytamy i wybierzemy się do Elpenora. No ale tak to wygląda, nie? Średnio ciekawie, jakbyśmy mieli dostać w piernicz za moment. Czy sobie podejdziemy tutaj do tego punktu, skoro i tak wystarczy do niego praktycznie teraz skoczyć. Tak mnie zastanawia, co? Przecież swojej broni i swojego tego hełmu nie odda dobrowolnie, więc co go kurczę wkurzy? Albo jednak jest takim przywrotnym bogiem. Trzewia Gai, no proszę. Zabij kapitana, znajdź skarb. No. Możemy sobie zrobić. Chociaż na dobrą sprawę, muszę za to mógłby się na nas wkupić. Dlaczego nie? To też jest jakieś strzyżone przez niego miejsce. Na szczęście nie muszę już wszystkich tych szczelin tartaru zamykać. Powiem wam, że to zajęcie takie dla mnie akurat troszeczkę mało ciekawe. Jakbym to widziała? Oni strasznie muszą dużo pić. Cały czas sikają. Gdzie nie pójdę, to... Wszyscy na jedynce. Okej. Czy to jest skarb? Tak, to jest ten skarb lepszy. I to 1/4? To jak to głębokie będzie? Słuchajcie. Teraz ten poszedł w to samo miejsce. Teraz tak, on śpi. Lewituje. No nie, poszło na krótko. Niedobrze. Nie wiem, jak to dostał, ale dostał. Pryska. Iskra. Ogniska. Okej. Okay. I gdzie my mamy tutaj aż 4 skarby znaleźć? To mnie interesuje. To jest całe mnóstwo. Bo jeszcze nie ekstra. Jeszcze chyba nie mieliśmy lokacji z 4 skarbami. Po 3 były, z tego co pamiętam.
Bo trzeba nam tu trochę światła, bo ja nic kompletnie nie widzę. Okej. Tak, tu żadnego przejścia nie ma. My przyszliśmy stąd. Więc prawdopodobnie będziemy mogli się udać gdzieś w tę stronę. To prowadzi, a jednak gdzieś prowadzi, bo już powiedziałam, że prowadzi donikąd. No proszę. Dobra, nie jest kolejny. Dwójka. Czego mamy? Kapitana. I ten znowu jest na jedynce. No to jest... okej. Trzymałam sobie te punkty zdolności, bo myślałam, że może znów dostaniemy jakąś umiejętność, z której nie korzystamy. A tu się okazuje... No nic, kapitan. Okej, zajmijmy się kapitanem. Co ciekawe... O Boże, to jest ta wariatka, ja zapomniałam. I ten wariat. Ej, no co jest? Wow, dobrze, że tego uniknęłam. Nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, zaraz tu zginę. To jest najpiękniejsze. Okej, to teraz się ładnie ładujemy. Teraz się ładujemy na tobie. Tam mi wszystko wypluła, co miałam, nie? Dobra, chodź tu wariatką. Może on się w niej kochał, wiecie? Tyle czasu razem w pracy, nie? Kto to wie? To jest kurde. Jakby walka z bykiem, nie? Sylas! No dobrze, i gdzie dalej? Stąd zeskoczyliśmy. To wygląda obiecująco. Co nam jeszcze zostało? Jeden kapitan. I trzy skarby. Gdzie one mogły być? Tam jest jeden, w tu. Tylko nie wiem, czy to jest w tej lokacji. Wejdźmy na górę, będzie bardziej... To mi się bardziej chyba podoba. Tam na prawo teraz pójdziemy. Coś mi się wydaje. Sprawdźmy jeszcze górę. O, proszę. No i jest. Ale tu nie ma przejścia. Co ciekawe. Więc musi być gdzie indziej. No, stąd przywędrowaliśmy, więc to nie będzie tutaj. Coś tam się brzydko zbugowało.
To jest moja strzała. Jak ładnie sobie tutaj leży. I nie bak, zapomniałam o tym nowym skillu, który zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Tym razem kapitan śpi. Czy ktoś go obserwuje? W sensie tego tutaj jeszcze powinna być jedna osoba, coś mi się tak wydaje. Natomiast nie widzę jej. Czym ta kobieta sika w ten sposób? To mnie zastanawia teraz. Ona się kawała. Znaczy czym? No czym to wszyscy wiemy, ale w taki sposób. Ciekawe. To mnie trochę ubi rozbawiło teraz. O, jak ich ładnie położyłam. Razem. To mamy teraz tak, 3 na 4, jeszcze jeden, który pewnie będzie gdzieś tutaj. Chociaż rozejrzyjmy się dobrze, bo ja pójdę znowu, potem będę wracać i w ogóle błądzić. No, wygląda najbardziej obiecująco. I kolejny. Ja nie wiem, tu jakaś musiała być suto zakrapiana impreza ostatnio, słuchajcie. O czymś nie wiemy. Dostała? Dostała. Jest i ostatni. Kuty kostur isu. Trzeba gaj, mamy zrobione. Pytanie, czy tędy sobie wyjdę. O, jest jakiś ładny tutaj przesmyk, więc może to będzie skrót. Wykonując zadanie pracy strażniczki, zakończysz tę przygodę w podziemnym świecie. Patrzcie, gdzie ja jestem? I po co ja tu jestem przede wszystkim, bo nie widzę stąd żadnego wyjścia. Okej. Czy możemy się wspinać? Możemy. Nie mówcie, że my znowu w tartarze jesteśmy. To jest dobry kawałek. No proszę. No i nic, moi drodzy. Tu sobie zrobimy cięcie. Bardzo mało nam tego zostało praktycznie i teraz zaczynam wątpić, czy nie powinniśmy iść do tego Elpenora. Skoro i tak tutaj wszystko wskazuje na to, że będzie ta bitka. Proszę bardzo, czyli spotykamy się z Hadesem na tym moście. Na tym moście.
z którego przywędrowaliśmy na dobrą sprawę i ma nam pozwolić przejść, powrócić z powrotem. No, zobaczymy. Fajny jest ten dodatek. Podoba mi się ten świat. Zresztą ten z epizodu pierwszego też był ciekawy, dlatego bardzo mnie interesuje teraz też, jak będzie wyglądał epizod trzeci. Ciekawe, czy poznamy bliżej Posejdona. To mnie też kręci na dobrą sprawę. Tutaj mieliśmy zakłady. No nic, jeszcze się zastanowię, jak to rozegramy, bo jeżeli to będzie walka, to ciekawe, co się potem stanie z tym zadaniem z Elpenorem. No dobra, ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek i standardowo zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej.